mój dzień. No, szczerze mówiąc, tak dzisiaj myślałam o tym, że jestem 5 lat już w szoku i że nie udało się wygrać tego najlepszego medala. Że może być dzisiaj ta okazja zrobić coś więcej. Także cieszę się, że udało się wygrać, bo było ciężko dzisiaj na boisku. Przede wszystkim, że prowadziliśmy 2-0. Gdzieś tam graliśmy bardziej lepiej niż Chemik, ale potem już odpuściłyśmy i myśleliśmy, że już będzie koniec. Ale cieszę na końcu wygrana od 3-2, bo z Chemiką zawsze jest tak. Albo oni, albo my wygrywamy 3-2. Także dzisiaj wygrał zespół, który bardziej walczył, a to byliśmy my. Także cieszę się bardzo, bo to też jest pierwszy raz parę dziewczyna, żeby zdobyła jakiś medal. Także możemy popić coś tam po meczu. Mam nadzieję, że trener pozwoli. I co? I cieszymy się, bo na pewno to ten mecz i ten super puchar nie zmieni nic sezonu. My już od piątka musimy wrócić na boisko i trenować, bo liga jest. Także dzisiaj będziemy troszeczkę bardziej szczęśliwe, zadowolone i co? Jak mówiłam, troszeczkę popijemy, jedno piwko więcej. No to oczywiście, to bardzo ważne dla nas na początku sezonu, ale też dla klubu, bo jak mówiłeś, to pierwsze trofy dla Deblopresu, czyli fajny mecz. To podobał mi się taki w aspekcie mentalnym, byliśmy naprawdę bardzo agresywni, ten początek meczu był cudowny. Oczywiście potem to chyba wiele traciliśmy koncentrację, ale fajna końcówka, to naprawdę czego niekiedy nie pamiętam, nawet mi się, że policja prowadził 6-1 chyba, no w piątym secie i wróciliśmy, walczyliśmy do końca, fajne zmiany. Podwinazjela bardzo dobrze działała, to libero też, to Daria grała świetnie i kalendarze. To czy idealne, to zwycięstwo zespołowe i dalej pracujemy, to sam początek. Myślę, że tak, że to jest najlepsze określenie, że ten poziom falował dzisiaj i ta gra falowała po jednej i po drugiej stronie. Tego tiebreaka zaczęliśmy bardzo dobrze, ale później no, brak konsekwencji gdzieś tam w jednym ustawieniu, niedokładności, plus też dobra gra Rzeszowa, to wszystko się skupiło na tym, że no, nie skończyliśmy tego na swoją korzyść. Wydaje mi się, że ten poziom będzie rósł. Na razie póki co te wszystkie drużyny, myślę, że szukają swojej gry. Myślę, że dzisiaj nasza rozgrywająca też nie była w łatwej sytuacji, była osamotniona, bez zmiany Marleny. Ja tylko mogę jej pogratulować, że psychicznie to wytrzymała i utrzymała ten zespół do samego końca w dobrym klimacie. Szkoda tylko, że ten mecz przegraliśmy. Po prostu utknęłyśmy w jednym ustawieniu i tu nawet nie chodziło o przyjęcie, tylko o wyprowadzenie normalnej akcji. No nie kończyłyśmy ataku. Dziewczyny z Rzeszowa postawiły się w obronie i też no, kończyły kontrataki, więc myślę, że to było kluczowe w ich grze. No, a my no, dałyśmy się, trochę jest szkoda, no, ale mam nadzieję, że to wyjdzie no, w przyszłości, że to jakaś będzie lekcja na przyszłość. Jest to pierwsza impreza w takim składzie. Chciałyśmy jak najlepiej zaprezentować, wygrać ten super puchar. No niestety nie udało się, natomiast super puchar jedną sprawą i to, że go nie uniesiemy, to jest jedna sprawa, a druga taka, że wchodziłyśmy do meczu 2 sety, a później w końcówce, gdy wyprowadziłyśmy już przewagę w tiebreaku, po prostu się coś wyłączyło, odcięło nas i tak naprawdę no, ciężko mi tu wytłumaczyć. No, myślę, że to jest druga sprawa, którą trzeba rozwiązać, bo nie można wchodzić na mecz i wchodzić w mecz 2 sety, bo to jest zbyt długo na pewno, a później trzeba dobić rywala, że tak powiem, a nie dawać mu jeszcze pożywkę i jeszcze one się nakręciły, no już w ogóle było bardzo ciężko.